Kochani, mi udało się wczoraj kupić tą nieszczęsną kostkę brukową i te wszystkie krawężniki, cementy, palisady i inne rzeczy. Myślałam, że już tego nie kupię, ponieważ w Słupsku przejechałam dosłownie kilkanaście składów, tak zwanych składów budowlanych, wraz z OBI, z Fimalem. Natomiast nigdzie tej kostki nie było. Ta kostka mogłaby być, ale byłaby na zamówienie i musiałabym czekać na nie przez kolejny tydzień. Natomiast kiedy już wyjeżdżałam praktycznie ze Słupska, zobaczyłam billboard Castoramy. No i się okazało, że na tym billboardzie jest kostka w wymiarach, która mnie akurat właśnie interesuje. W dodatku o prawie 12 zł za metr kwadratowy taniej niż we wszystkich innych tych składach budowlanych. No i co najważniejsze, zostanie mi ona w dniu dzisiejszym przywieziona. No i okazało się jeszcze, że transport ze wszystkich tych innych składów budowlanych jest najtańszy, więc no naprawdę niesamowicie mi się to udało. Gorzej troszeczkę, słuchajcie, z pracownikami, ponieważ ja dzisiaj wstałam o 7 rano z myślą o tym, że oni przyjdą, że jeszcze im pokażę co i jak, bo oprócz tego, że oni robią kostkę pod te meble ogrodowe, to jeszcze robią całe nowe podejście pod dom. Więc po prostu okazało się, że o 7 ich nie było, o 8 ich nie było, o 9 również ich nie było i dopiero przyszli łaskawie na godzinę 10. Więc mam bardzo mieszane uczucia, podkręcili mnie od samego rana, ponieważ roboty jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Od rana praktycznie do wieczora powinni robić. A przyszli sobie na 10. Nie wiem, no naprawdę tak czysto po polsku to jest. Nie, strasznie tego nie rozumiem. A tym bardziej, że kochani, pogoda się robi. Naprawdę od samego rana ani razu deszcz nie padał i przebija się przez chmury słońce, więc to jest naprawdę coś niesamowitego. No i czekam teraz tylko na tą dostawę z tej Castoramy. Tak jak Castorama mówił w swoim haśle, że nikomu nie pozwolimy pobić naszych cen, to tak właśnie jest. Castorama jest po prostu najtańszym chyba sklepem, jeśli chodzi o moje wczorajsze zamówienie. Bardzo się cieszę. Ja mam też bardzo dużo pracy jeszcze, więc ja się zajmę swoimi obowiązkami, a później dla Was nagram jeszcze mój sobotni haul, bo te rzeczy czekają, żeby Wam pokazać, a są naprawdę cudowne. Więc trzymajcie kciuki, żeby oni się zabrali za tą robotę tak już fest i żeby to zamówienie przyjechało jak najszybciej, bo dzisiaj do godziny chyba 13 ma być, ale zresztą na pewno Wam to pokażę. To pa! Miałam, kochani, dla Was nagrać zakupy, które zrobiłam w sobotę, ale niestety, tak jak słychać, cały czas słuchać jakieś stukanie, pukanie, bo jest skuwany cały próg i całe podejście przed domem, bo tam również będzie kładzony polbruk, więc w takich warunkach po prostu nie mogę nagrywać. A bardzo żałuję, ponieważ mam bardzo dobre światło, ponieważ pierwszy raz od tygodnia wyszło słońce, chociaż bardzo mocno wieje, natomiast jest niesamowicie piękna pogoda. Gdy mnie to, co właśnie słychać w oddali, czyli to stukanie. Więc muszę się po prostu dalej zająć swoją pracą i modlić się, aby jak najszybciej skończyli, żeby dzisiaj po prostu to skuli do końca, bo jutro po prostu nie zniosę takich odgłosów. Uciekam do swoich zajęć dalej i do później. Chciałam Wam pokazać buty, które przyniósł mi kurier, a ja je zamówiłam na Allegro. Kosztowały niecałe 40 zł i powiem szczerze, że nie oczekuję od nich zbyt wiele, ale tak szczerze mówiąc są fajne, bo są lekkie. Trochę się wystraszyłam, ponieważ jak je kupiłam, dopiero zorientowałam się, że zalicytowałam numer 39, ale dobrze, że wzięłam ten 39, a nie 38, ponieważ 38 mógłby okazać się za mały. Ma tutaj takie małe podwyższenie, taką małą koturnę i fajnie, że ten zapiętek jest tak wysoko, bo one faktycznie dosyć stabilnie tak trzymają się na stopie, więc mam nadzieję, że będą mi się dobrze nosiły. Postanowiłam, że zrobię sobie dzisiaj sok, taki z sokowirówki. Przygotowałam pomarańcze, grejpfruta jednego, buraka i jakieś miałam jedno ostatnie jabłko, więc pomyślałam sobie, że fajnie byłoby zrobić sobie sok z sokowirówki. Ja powiem szczerze, że ja lubię cytrusy, ale nie cierpię ich obierać, stąd też bardzo mało ich jem, a w postaci soku, wiecie, no można sobie tam wypić. Generalnie ja przez tą pogodę jestem niesamowicie zamulona, dawno takiego soku nie piłam, więc pomyślałam sobie, że taki sok zrobię. Pokażę Wam oczywiście efekt końcowy. Kochani, sok już jest zrobiony, wyszło go dosyć sporo. Powiem Wam szczerze, że ja bardzo lubię sobie robić takie soki z sokowirówki, natomiast nie cierpię czyścić właśnie później sokowirówki i myć tego całego sprzętu, bo jest to tak zawsze niesamowicie mocno upaćkane. Ja teraz spróbuję, jak ten sok smakuje
i bardzo chciałabym wypić Wasze zdrowie, ale jednocześnie zdrowie dzisiejszej solenizantki, czyli Pauli z kanału Boogie Silver. Kochana, życzę Ci wszystkiego najlepszego, żebyś na swojej drodze spotykała zawsze cudownych ludzi oraz żeby spełniły się Twoje najskrytsze marzenie. Twoje zdrowie i Wasze również. Dodałam tylko jedno jabłko do tego soku, a smakuje tak, jakby to był sok jabłkowy, ale jest bardzo pyszny. Bardzo serdecznie Wam polecam takie soki. Chciałabym Wam pokazać moje dzisiejsze śniadanie. Ja generalnie od kilku dni w ogóle nie jadam pieczywa. Nie jadam go nie dlatego, że go nie chcę jeść, tylko po prostu nie mam czasu, żeby pójść je kupić. Więc dzisiaj zjem jajecznicę, pomidora, ogórka, awokado oraz rzodkiewkę. Standardowo zielona herbata z kilkoma listkami mięty. I to jest właśnie zielona herbata o smaku cytrowym, którą piję i jest bardzo dobra. Natomiast nie wiem kompletnie, gdzie moi rodzice ją kupili, więc gdybyście wiedzieli, to napiszcie mi koniecznie, bo jest naprawdę bardzo smaczna. Kostka pod zestaw ogrodowy jest już ułożona, z czego cieszę się niesamowicie. Został im jeszcze przód, czyli całe podejście przed domem do zrobienia. Ale naprawdę cieszę się bardzo. Jeszcze dzisiaj tak pogoda dopisała. Teraz tylko zostało mi wyciągnięcie tego stołu, krzesełek i ławeczek i będzie bardzo ładnie. Już się nie mogę doczekać. Kochani, widzieliście już, że miejsce pod zestaw ogrodowy jest już zrobione. Niesamowicie się cieszę, że tak szybko im to poszło. Zostało im jeszcze tylko do ułożenia tutaj przed domem. Pokażę Wam, jaki mam Saigon. Bo tutaj będzie kostka, tu będzie nowy próg, tutaj będzie tak ładnie zakręcało i tutaj już jest ułożona do bramki. No i obiecali mi, że wyrobią się z tym do niedzieli, z czego się bardzo cieszę, ponieważ już mam dosyć patrzenia w ogóle na ten cały syf i naprawdę mam ochotę już posprzątać na tych trawnikach. Do przyjazdu moich rodziców zostało 5 dni, więc bardzo się cieszę, że zostaną coś nowego i nie zostaną takiej dziury i w ogóle takiego syfu, tak jak powiedziałam. Natomiast jutro odwiedza mnie pewien gość, będę miała gościa jutra. Na pewno oczywiście zobaczycie tego gościa w moim filmiku. Dzisiaj ja planuję jeszcze pracowanie. Jeśli chodzi o pracę w domu, to mam już praktycznie wszystko zrobione. Natomiast ja jestem taką osobą, że zawsze sobie coś znajdę do roboty. Trochę mi się zepsuła w międzyczasie mysz do komputera i tak szczerze mówiąc nie mam ochoty siedzieć przy nim, kiedy mam te nieszczęsne kółko w myszy zepsute, więc wiecie jak to jest. Muszę sobie szukać jakichś innych zajęć niż siedzenie przy komputerze. Teraz uciekam, wreszcie coś zjeść, a później na pewno jeszcze Wam coś pokażę. Zobaczcie kochani, z kim rozmawiam. Hello! Z Madzikiem i z Niką. Tak, Niką. My tutaj z Madzikiem obmyślamy pewien plan. Prawda? Tak, to jest. Ale to już będzie niespodzianka. Niespodzianka! Pa, pa! Pa, pa! Kochani, ja właśnie skończyłam prasować rzeczy moich rodziców. Zostało mi tylko schowanie tego do szafy, sprzątnięcie deski do prasowania i żelazka. Ale jeszcze w międzyczasie, jak prasowałam, chciałam Wam powiedzieć, że rozpaliłam sobie w kominku, ponieważ w domu było trochę chłodno. No i tak rozpaliłam, że miałam chyba w domu 30 stopni. Musiałam pootwierać okna, bo już nie było dosłownie czym oddychać. Miałam w pewnym momencie wrażenie, że jestem w jakichś tropikach. No i za momencik również zabieram się za moje paznokcie, jak i dłonie, ponieważ są w opłakanym stanie, bo sprzątając tutaj ani razu, oczywiście nie użyłam gumowych rękawiczek, bo po prostu nie lubię. Za to lubię prasować. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale lubię prasować. Kiedyś nie lubiłam prasować, bo po prostu nie potrafiłam prasować. Dzisiaj to prasowanie wychodzi mi całkiem nieźle, więc jeśli chcielibyście mnie kiedyś do siebie zaprosić, a mielibyście stertę prasowania, to absolutnie nie musicie jej chować gdzieś do szafy lub pod łóżko, tylko po prostu wystawcie mi deskę wraz z żelazkiem i ja Wam z miłą chęcią wszystko wyprasuję. I za momencie chciałabym Wam jeszcze coś pokazać, co kupiłam w ostatnim czasie.
Kochani, chciałabym Wam pokazać dwie bluzki, które skupiłam sobie jakiś czas temu w Kropie. I była taka fajna jakaś przycena, że za te dwie bluzki zapłaciłam 20 zł. Ale pokazuję je Wam tylko i wyłącznie dlatego, że one są obydwie w rozmiarze L. A zobaczcie, jaka jest między nimi różnica. I pokażę Wam, że faktycznie to są L-ki. Ja rozumiem, że ta jest taka bardziej oversize'owa. I nie wiem jak Wam, ale mnie ten motyw na tej koszulce kojarzy się z oleską. Jest naprawdę taki bardzo oleskowy. Pani, chciałabym Wam pokazać pędzle, które kupiłam już jakiś czas temu, które zamówił mi mój znajomy Piotrek z jakiejś tam chińskiej strony. Ja oczywiście wcześniej te pędzle widziałam u jednej z dziewczyn, która również nagrywa filmiki na YouTubie i ona z nich była zadowolona. No i powiem Wam szczerze, że ja jestem z nich też zadowolona, ponieważ te pędzle są bardzo mocno zbite, mimo tego, że te włosie jest syntetyczne, to jest naprawdę bardzo mięciutkie. Ja już te pędzle myłam chyba z 3 czy 4 razy i te włosie absolutnie nie wypada i te pędzle naprawdę używam każdego dnia i nie wyobrażam sobie wykonywania makijażu nie mając tych pędzli, bo naprawdę są bardzo dobre. Generalnie nawet ten cały tutaj trzonek jest taki naprawdę bardzo masywny i tak jak mówiłam, absolutnie tutaj włosie nie wypada. Ja jestem z nich zadowolona. Nie wiem, czy mówiłam, ile kosztowały, ale kosztowały 27 albo 28 zł. Wysyłka do Polski była za darmo, więc myślę, że za takie pieniądze, no nawet gdybym miała tylko te pędzle przez rok posłużyć, to myślę, że to jest całkiem niezła cena. Panie, zobaczcie, jaki jest piękny księżyc. Niesamowicie piękny. Jak byłam w ogóle w szkole podstawowej, to chciałam bardzo polecieć w kosmos. Śmieszne. Jak już widzieliście, polwróg pod zestaw ogrodowy jest już ułożony, z czego ja się niesamowicie cieszę. Natomiast...